No hej wam wszystkim ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, kurze uszy z Karybii odbyciska, moje kochane miłe, witam was rzecz jasna, ja, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować to, co widzicie w tle, czyli cudownego Zeusa, przepięknego Kenwortha, a i przy okazji serię Zagrajmy w American Truck Simulator, czyli kontynuację naszego eksplorowania potężnych Stanów Zjednoczonych, z których póki co niestety twórcy zaoferowali nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanów. No, jeszcze im trochę zostało. Jeszcze daleka droga przed nimi. Oczywiście te stany, które do tej pory były realizowane, to są jedne z tych większych, no ale to nie zmienia faktu, że jeszcze są daleko w lesie. Z tego co pamiętacie, obecnie, no można powiedzieć, cały czas przesiadujemy na terenie San Diego. Liczyłem na to, że jakikolwiek ładunek uda mi się stąd wziąć na północ, żebym mógł się nabrzeżem przejechać, co wydawało się być stuprocentowo sensowne, no bo tam są wielkie miasta. Ludziska, zobaczcie, ile jest miast na tym wybrzeżu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I to są największe miasta Ameryki, więc liczyłem, że bardzo prawdopodobne iż tam będzie trzeba jakieś materiały zawieźć. Przeliczyłem się. Wszystkie materiały, które mogę zawieźć z San Diego, są w te rejony mapy. No jeden był tu, ale to też z nabrzeżem ma się jak piernik do wiatraka, więc no cóż. To jest taka smutna informacja na dobry start nowego klipu filmowego. Mianowicie na razie bez żadnego ładunku ciśniemy. Czekajcie, jeszcze zerknę raz. No dobrze mówię, na razie ciśniemy do Carlsbad. Carlsbad się prześpię i tam jeszcze raz zobaczę, czy nie ma dla mnie żadnego towaru na północ. Jak się okaże, że nie, no to będę płakusiał. Nie no, po prostu jak się okaże, że nie, to dalej będę cisnął do Los Angeles bez żadnego ładunku, chociaż liczyłem na to, że uda się powiązać jedno z drugim, to znaczy wiecie, no i wilk syty i owca cała, liczyłem, że przejadę interesującą mnie trasę i przy okazji być może przy odrobinie szczęścia będę w stanie jakiś ładunek przewieźć, no bo w końcu o to chodzi w tej grze, prawda? Kurde, ale niewygodna ta kamera. Czemu nie ma dalszego oddalenia? Nie mi to ktoś powie. Czekajcie. Un momento, por favor, Conchita Wurst. Kamery z dupy, totalnie niefunkcjonalne. No kto tak będzie jechał? Nie ma. Nie ma żadnej sensownej kamery z zewnątrz. Super. Brawo twórcy gry. Nie mogę. No dobra, chwilę tak pojadę, chociaż ta kamera jest po prostu niewygodna. Nie lubię jeździć z kamerą wśród zwierząt w momencie, kiedy nie mogę objąć całości pojazdu moim wzrokiem. A tutaj no kamera mi go ucina tak naprawdę. No ale dobra, nieważne. Do Carlsbad tak się przejadę, natomiast do LA już tak jechać nie będę. To było świętokradztwo. Oczywiście dalej będę pierdaczył i popierdywał na temat ciekawostek związanych bezpośrednio ze słoneczną Kalifornią. Nie, tfu. W Kalifornii teraz jestem, ale ja cały czas opowiadam o Arizonie i nie będę wątku zmieniał, no bo byłoby to harmidrem, no. Skoro już zacząłem o jednym, to dokończę o tym samym. Dobra, i tutaj chcę zjechać. Tak jest. Nawet to głupie nie jest. Pociśniemy teraz tam. Jedzie tu co nic nie jedzie. No to my jedziemy. W takim razie my się przejedziemy. Tak ja mówiłem, pójdę spać, dlatego że chcę być stuprocentowo wypoczęty. Teoretycznie jestem stuprocentowo wypoczęty, no ale zawsze mogę być bardziej chyba. Odkryłem miasto. Zaraz zobaczymy, co w tym mieście w ogóle można odebrać. Ale to za sekundkę. W ogóle mógłbym się przy okazji naprawić. Czekajcie, to jest drugi zjazd. Możecie zapytać, o co chodzi, co się stanęło, dlaczego ja mam się w ogóle naprawiać. Ano z tego prostego powodu, że zahaczyłem jakoś o krawężnik. Przejechałem, wjechałem sobie z taką dosyć znaczącą prędkością na obszar stacji benzynowej. Czy to był jakiś motel? Tam, gdzie się z wami przywitałem. I wyobraźcie sobie, że wjeżdżając zahaczyłem jakimś cudem podłogą o krawężnik. Nie mam bladego pojęcia jak, no ale... No dobra, zobaczymy ile mi to będzie kosztowało. $4000. Super. Ach, no dobra, nieważne.
wiatraka trzeba mieć naprawionego. A może teraz bym troszeczkę pokombinował z nim? Taki srebrny lewiatan, to było moje założenie, ale może zmieńmy założenie, czemu nie? Założenia są po to, żeby je zmieniać. Ile? $23,000 za farbę? Czy tu się ktoś nie mył? O, a co to jest? O kurde. O! I to jest to malowanie, które chciałem zrobić na moim pierwszym tym ciągniku siodłowym z silnikiem przed kabiną, czyli na bandicie, chyba tak go nazywałem. Tak go nazywałem? Nie, inaczej. Nazywałem go... A zresztą, nieważne. Ważne jest to, że no to malowanie, kiedyś miałem mokre sny po nocach na jego temat, no ale to kurde, już nie ten track, nie ten track, nie ten klimat. Czekaj. Teraz mam taki, jeżeli bym przy nim tylko zmienił barwę, hipotetycznie, zobaczmy, jakby na przykład na biało ten track wyglądał. Co? Jakby to wyglądało? Przyznajcie no się. Być może w ogóle nie będę go zmieniał. Tego malowania. No ale... można sobie pokombinować, nie? Na przykład coś takiego. Ładne to? No w sumie nie brzydkie. Czy ja chcę tak zredefiniować mojego kochanego traka? A dobra, niech będzie. Wygląda spoko. Mam nadzieję, że nie będę za to musiał dopłacać. Chyba nie, bo nie zmieniłem kroju malowania, tylko zmieniłem kolory. Oczywiście w realnym świecie no musiałbym za to zapłacić ekstra, no ale tutaj to jest tylko gra, tak? Czy ja chcę mieć takiego traka teraz? Fajnie by było coś tam zmienić, bo... chociaż z drugiej strony... czy ja wiem? Ja to tak nigdy nie jestem w stanie od razu w sekundę powiedzieć, czy coś mi się podoba. Muszę się napatrzeć i wtedy jestem w stanie przyznać, że coś jest ładne albo nieładne. Więc czekajcie, niech się napatrzę. Dajcie mi sekundkę. Wiem, że to jest bardzo pasjonujące obserwować, jak patrzę. Emocje jak na grzybach. Wiecie co? Jednak nie. Będę wierny moim dotychczasowym ideałom, to znaczy... jak zacząłem nim jeździć na tym srebrnym malowaniu, to dokończę przygodę z tym trakiem na srebrnym malowaniu. Ono mi się bardzo podobało i jest po prostu bardzo miodne, więc myślę, że to będzie coś pięknego. Po prostu tak z ciekawości chciałem sobie przetestować alternatywne rozwiązanie. Chyba to jakoś tak było, mi się wydaje. Czy może to było ciemniejsze? Może ciemniejsze było, tak. Dobra, natomiast jedną rzecz bym tutaj mógł zmienić. Na przykład, żeby tutaj lampki dać. Ja od tego stroniłem do tej pory, bo uważałem, że to takie będzie nasrane, za dużo tych lampek wszędzie, ale w sumie czemu nie? Będzie fajnie nocą się prezentowało, zatwierdź. No. To taka delikatna zmiana. Wybaczcie, że zmitrężyłem wasz czas. Pewnie chcecie zobaczyć, jak będę przewoził materiały. Zaraz to wszystko nastąpi, spokojna wasza rozczochrana. Nevertheless, najpierw muszę jeszcze się przespać. No ktoś by powiedział, po co ty, grzechu, chcesz to robić? No ale chcę po prostu być wypoczęty w momencie, kiedy odbiorę nowy ładunek, tak? Myślę, że to całkiem logiczne jest. Dobra, gdzieś tutaj sobie przystaniemy. Przy tym Januszu. Mogę się hajtnąć z tym garażem, parkingiem? Mogę, dobrze. Dziabniemy sobie, która to będzie godzina. Niestety sam początek nocy. To już mniej ciekawe, mniej fajne, mniej miłe. Co, już mi nie radzą mi spać. Trochę szkoda.
Ale dobra, zobaczmy, jakie zlecenia teraz stąd mogę odebrać. To jest duże miasto, miasto co by nie było przemysłowe. Zobaczcie, że tutaj jest sporo firm, więc powinno to dać jakieś nowe możliwości. 1, 2, 3, no nie, aż tak sporo, 3 firmy. No ale słuchajcie, no 3 firmy, no to jest 3 firmy więcej, tak? Zobaczmy, może coś będzie. Na początek stąd, czy są jakieś fajne ładunki? Tutaj się nic nie zmienia, wszystko tak jak mówiłem do tej pory. Tu się coś pojawiło, ale to też nabrzeżem, tak nie będę mógł jechać, bo się spóźnię. Fajny ciągnik, taki żółciutki. No ale do Utah, to do Utah nie będę jechał. Nowy Meksyk. O, tu się coś pojawiło, coś jest. No, opony. Wreszcie coś mamy. Coś mamy na tej trasie, która mnie tak mocno intryguje. To jest fajne, to też jest super miejsce. Ale z dupy, no nieopłacalny jeszcze taki pierdkowaty skład, to nie będę tego brał. Ale to jest fajne, bo tutaj bym Wielki Kanion zobaczył. No dobra, ale to jest stamtąd. A stąd tylko 3 ładunki jadą? Co ty pieprzysz? Uuu, ale ciekawe ładunki. Ty, ja nie powiem, że nie, to są ciekawe ładunki. Słuchajcie, to prowadzi do Los Angeles. Mógłbym wziąć to i potem w LA zobaczyć, co jeszcze dodatkowego mogę wziąć. Na północ, dalej. Ale równie dobrze mogę wziąć to. I zobaczyłbym, pokazałbym wam i LA, i się przejechał nabrzeżem, i San Francisco zobaczył, i nowy ładunek, bo tej naczepy jeszcze nie było do tej pory. Ohohohoho, bierę. To będzie coś cudownego. Co to w ogóle jest? Przenośna bariera. Okej. Okay. Brzmi skądinąd dziwnie, ale HMS. Standardowa dostawa, ładunek wysokiej wartości. $28 za kilometr, to nie jest zła stawka, to jest naprawdę całkiem opłacalny ładunek. Dobra, biorę to. To jest HMS, z bitumen to biorę. Z przedsiębiorstwa bitumen, to jeszcze mi pokażcie, gdzie jest przedsiębiorstwo. Ale tu są dwa przedsiębiorstwa bitumen, ej. I z którego teraz? Bądź tu człowieku mądry. Ty, no nie wiem. Czekaj. Gdzie to dokładnie jest? No, słuchajcie, mi się wydaje, że to jest ode mnie bardziej na lewo, więc mi się wydaje, że to będzie ten bitumen drugi. No dobra, no zobaczymy. Najwyżej się pomylę, zczeznę i spłonę w otchłaniach dupy Belzebuba, taka jest jeszcze opcja. Włączymy światła, może to głupie nie będzie. Zobaczmy, jak tam te nowe lampki. Fajnie to wygląda. Myślałem, że to będzie już takie przekoksowane, przesadzone, ale to się przypominają święta. Wiecie, do czego biję? Do tych reklam Coca-Coli. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. I oczywiście te ciężarówki obwieszone lampkami, ale w Stanach Zjednoczonych jest to legalne. W Europie nie. Wrong, do not enter. Czyli jeżeli bym do tamtego bitumena chciał podjechać, a to chyba przy tamtym było, to jadę na lewo i potem na prawo, w dupę jego mać. Tak właśnie zrobimy. Fajnie, fajnie, że wreszcie udało mi się jakiś taki sensowny ładunek znaleźć, bo tak jak mówię, to jest po prostu ładunek idealny. Mógłby być jeszcze bardziej opłacalny, ale to już nie ma co przesadzać, bo i tak jest bardzo opłacalny. Nie dość, że to będzie nowy ładunek, to do tej pory jeszcze takiej naczepy nie przewoziłem. Jeszcze w dodatku fajną trasą, zobaczymy nabrzeże, zobaczymy Los Angeles, zobaczymy San Francisco. No i jeszcze w dodatku w sumie to wszystko. Ale to i tak już jest bardzo dużo. No, dobra. Wow, czekaj, stój! Stój! Poszczelam! Matko Boża kochana, misklik miałem. Całe szczęście nie uszkodziłem traka, bo zahaczyłem o barierę, która definiowała koniec pulpitu gry, ale no kurde. Powiem szczerze, miałem gorąco w majciusiach. Misklik po prostu, zamiast kliknąć eskę, czyli hamulec, to kliknąłem sobie A, czyli zmień kamerę, więc to tak troszeczkę mi nie wyszło. Mogło się to skończyć poważnym wypadkiem, ale całe szczęście rozeszło się po kościach. Dobra, no pechowo tylko z tym, że zaczynam przewóz w nocy. No bardzo prawdopodobne, że niestety słynne Los Angeles zobaczycie nocą. To jest raczej słabe, no bo co wy tam nocą zobaczycie? No ale trudno już, na pewne rzeczy wpływu nie mam, tak? Robiłem co mogłem. Panie, jedź pan. No jeszcze w prawo mi będzie dalej drogę tarasował. No co za knur. Ty łodbyć oku ruski. Jedźże. Tutaj czas się liczy. Czas to pieniądz. Pieniądz to życie. Życie to śmierć.
Dobra, i tutaj mam to przedsiębiorstwo, ale gdzie mam do niego wjazd? Chyba tu. Nie! Kurde! Nie, no dobrze, to jest to przedsiębiorstwo, tylko że tam jest druga brama. I tam jest brama główna, mi się wydaje, więc podjedziemy tam. Jest ta słynna maszyna, którą ostatnio przewoziłem. O kurde, ja tu nie widzę tej mojej naczepy, to chyba nie ten bitumen był. To trochę słabo. Zobaczymy, no może się uda. Rynek przesyłek. Powiedzcie, że to tutaj jest. Tak, to tutaj jest, no i super. Przenośna bariera, przyjmij zlecenie, very bardzo хорошо. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest i gdzie to w ogóle jest, bo ja tutaj czegoś takiego nie widzę. Dium! A bo tam jest to w rogu, no dobra. Chociaż wcześniej tej naczepy tam nie było. Zauważyłbym ją. Chyba, że jestem ślepy. Chyba, że ślepy ze mnie odbyciok. No to może nie zauważyłem. Jeżeli tam ta naczepa była, możecie mi napisać w komentarzach. Tak, grzechu, jesteś ślepym odbyciokiem. No dobra, teraz to jeszcze spiąć. Tak jak do tej pory, jak zwykle mówiłem, tak i teraz nie będzie łatwo, no bo te rury wydechowe nieszczęsne. Osłona rur wydechowych sprawia, że nic nie widzę, no ale może jakoś na samo lusterko się uda. Czas pokaże, zobaczymy. Przeszkadzają te osłony. Bo bardzo tak zawsze lubiłem się spinać, że wyglądałem przez szybę. Słuchajcie, no wydaje mi się, że jadę dobrze, wręcz bym powiedział idealnie, no. Spięło się na bank. Wszystko na lusterkach. Widzicie, jaki jestem potężny? Jaki mam tłuste cojones? A, no właśnie, widzicie. Już się wydało. No dobra. Mamy ładny ładunek. O kurde, to jest długie. Cokolwiek to jest, bo jest to dziwne, ale jest to oversize load. No właśnie. Jest to bardzo długa naczepa. Nie spodziewałem się, że aż tak. To jest ponadgabarytowe. To nie jest zwykła naczepa. Nie wyglądała na rysunku na taką, ale rzeczywiście jest potężna. Więc znowu będę miał niełatwy ładunek. Ale, no chyba łatwiejszy niż poprzedni. Dobra, słuchajcie, teraz trzeba opracować trasę. Najbardziej opłacalnie byłoby jechać cały czas piątką, czyli autostradą. Ale rzecz jasna tego nie będę robił, bo w tym momencie ominiemy te najbardziej widowiskowe obszary. Więc prawdopodobnie się spóźnię z tym ładunkiem. Jadąc tymi długimi drogami, zakrętasami, serpentynami, ale trudno, mam to w dupie. Więc jadę na wprost i praktycznie na drugim zjeździe odbijam na Los Angeles, przy salonie Kenwortha. Odbijam na Los Angeles i wtedy sobie zobaczymy słoneczne LA. Słoneczne LA, które wcale takie słoneczne nie jest, bo to wam już mówiłem wcześniej przy okazji snutych ciekawostek na temat owego miasta, że to jest takie troszeczkę przekłamane, że ludzie tak myślą, że tam jest tak słonecznie, tak pięknie, tak radośnie, tak jasno. No bo to w końcu jest Kalifornia, to musi tam tak być. No nie, Los Angeles jest dosyć często... Znaczy nie, dobra, dobrze, jest teoretycznie słoneczne, to bym skłamał, gdybym powiedział, że nie jest. Tyle tylko, że tam jest tyle smogu, że no nie zawsze można się tym cieszyć. Inna kwestia, że San Francisco często uchodzi za słoneczne miasto. Też błąd, nie jest słonecznym miastem. Bardzo często tam są mgły. Tak więc to, co widzieliśmy w Grand Theft Auto San Andreas, nie było przekłamane. Bardzo często tam jest ponuro, po prostu, taka ponura aura. No dobra. O kurde, na takim zakręcie się muszę złamać, tak? Gościu przeniknął przez chodnik, ale najwyraźniej mu to nie przeszkadzało. No dobra, jak nie przeszkadzało, to nie przeszkadzało i co zrobisz? Ło ty chryste panie, ty, co się z tą naczepą dzieje? O kurde, to nie będzie taki łatwy ładunek. Znaczy no nie, żeby mi się nie podobało, bo to jest coś fajnego, ale no łatwo nie będzie. Widzę, że to jest naprawdę długa naczepa i ona się wcale nie słucha. Dobra, no to ciśniemy. Mało nie przyhaczyłem o bandę, no grubo. Naprawdę tutaj potężne OS-y trzeba brać. Potężne zakusy.
Dobra, ludziska, no suniemy stuprocentową nocą niestety, no kiedy gwiazdy migocą, prawdopodobnie z tego Los Angeles za dużo nie zobaczymy, ale na to już wpływu nie mam. Naprawdę się starałem, żebyście mogli je zobaczyć na tej serii. Obiecałem wam, że przez miasto przejadę i tego procederu dokonam. No, a że jest noc, no to już trudno. Co zrobić? Tak czy inaczej, kontynuując ciekawostki, ostatnio opowiadałem wam o tych kopalniach uranu, o kopalniach wanadu, czyli o skażeniu środowiska na terenie Arizony. Mówiłem o tym, że no temu stanowi mocno się oberwało, głównie za sprawą tego, że to wydobycie, bardzo, bardzo potężne wydobycie, było prowadzone w latach 50., 40., 60., czyli w tamtych czasach, kiedy człowiek jeszcze na środowisko nie zwracał zbyt wielkiej uwagi. Więc skażono teren, wydobywano półrudę, czyli taką rudę zubożoną, której nie nadawało się przetwarzać, i składowano ją po prostu przy kopalni, na świeżym powietrzu, nie zabezpieczając tego w żaden sposób. Tunele kopalniane też nie były zabezpieczone w żaden sposób. Paliwo jądrowe też nie było zabezpieczone w żaden sposób. Po prostu to na hałdach sobie leżało przy tych kopalniach. Kiedy kopalnie zostały zamknięte w latach 60., też tego nikt nie zabezpieczył w należyty sposób. I dalej to sobie leżało promieniując. Efektem czego w Arizonie zaczęły padać radioaktywne deszcze. Na terenie rezerwatów indiańskich środowisko zostało tak mocno skażone, że Indianie zaczęli masowo chorować na raka, na różnego rodzaju zraczenia. Jest to smutne, no ale tak było. Dobra, słuchajcie, ja tutaj muszę zjechać, czyli na prawo, bo jestem na estakadzie. No, już mogę powiedzieć, że jestem na terenie Los Angeles. To już jest LA. Wezmę większy łuk. Jedzie tam kto? Nic nie jedzie. Ja to zawsze się muszę wpakować z jakimiś takimi ładunkami nieforemnymi, no. Kolejna naczepa i znowu trudny ładunek, znowu jakiś taki ekstremalnie długi. No ale dobra, chociaż zapłata ładna. Charged. Okej. No i wyobraźcie sobie, że Amerykanie dopiero w roku 2001 postanowili się tym zająć, tym potężnym, niczym moje przyrodzenie, skażeniem, tą radiacją. Dopiero wtedy Rządowa Agencja Ochrony Środowiska postanowiła przeznaczyć 60 milionów dolarów na zabezpieczenie tego paliwa jądrowego, no i na odkażenie rezerwatów indiańskich, co pięknie pokazuje, jaki charakter mają ludzie, bo często się tak mówi, że w Polsce rząd olewa środowisko, w Polsce żeśmy wycinali Puszczę Białowieską, w Polsce żeśmy starali się zniszczyć Dolinę Rozpudy, w Polsce to, w Polsce tamto, Unia Europejska co i różne nas nagonki robi, ale w innych krajach świata jest dokładnie tak samo, w tych bardziej cywilizowanych, droższych, gdzie wydawałoby się, że wszystko powinno być. Będę jechał z kamerą wśród zwierząt, to znaczy z uwagi na to, żebyście mogli sobie zobaczyć to miasto. No nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie, no ale jeżeli coś zobaczycie, no to patrzcie. Prawda jest taka, że wszędzie takie rzeczy się dzieją. W Niemczech też, do naszej Puszczy Białowieskiej się dopieprzali, a też swoją puszczę wycięli po to, żeby wybudować kolejną kopalnię węgla, więc to wszyscy robią to samo. Amerykanie też robili to samo. Teraz stoję, to sobie zerknę. Jak jechać? W opór, a potem odbijam w prawo. No i do Oxnard się muszę wtedy kierować. Okej. Gdzieś tutaj jest centrum miasta z tymi słynnymi drapaczami chmur z Los Angeles i gdzieś tutaj znajduje się także ten słynny napis na wzgórzu Hollywood. Natomiast gdzie, no obawiam się, że właśnie ze względu na noc tego nie zobaczymy. Przykro trochę, no ale co zrobić? No nie pójdę teraz spać, bo się potem spóźnię z tym ładunkiem o dobę i nic na nim nie zarobię, prawda? To się mija z celem. No ale przykro. Smutno się na serduszku robi. Dobra, ciśniemy, bo zielone. Damy radę przejechać? Jak nie damy radę, jak damy radę? Trzymaj piwo, kobieto. Dobrze. No i w Ameryce było dokładnie tak samo. Dopiero w roku 2001 postanowiono zająć się skażeniem terenu. Wcześniej ludzie to mieli w dupie. Tym bardziej, że tam niewiele osób mieszkało, a to, że Indianie chorowali. Kogo tam Indianin obchodził? No w dzisiejszych czasach może z takim pietyzmem podchodzi się do mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych i ogólnie na Zachodzie. Natomiast dawniej to ludzie mieli w dupie. Liczył się biały człowiek, tak? No takie były czasy, prawda? Powiedzmy sobie szczerze.
Inna taka bardzo charakterystyczna rzecz na terenie Arizony, jedna z tych bardziej charakterystycznych, to fakt, że przez obszarowego stanu przechodzi ta słynna droga 66, Road 66, o której tylu amerykańskich twórców śpiewało, piosenki o niej były. To jest cała popkultura na temat Road 66, na temat drogi 66 w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo wyjątkowy obszar, bardzo charakterystyczny. Droga 66 przechodzi właśnie przez obszar Arizony, oczywiście nie tylko. Natomiast co w niej jest takiego nadzwyczajnego, co w niej jest takiego wyjątkowego? No to była jedna z tych pierwszych dróg, z tych pierwszych, no nie tyle autostrad, bo to jeszcze wtedy nie były autostrady, ale jedna z pierwszych dróg, które prowadziły ze wschodu na zachód, na to zachodnie wybrzeże, i to była bardzo stara droga, którą jeszcze ci prawdziwi kowboje budowali. No, ona została ukończona w roku, z tego co pamiętam, 1926, więc zobaczcie, że to naprawdę są jeszcze czasy kowbojów, cowboy, coś wyjątkowego, coś nieprawdopodobnego. No i była to droga bardzo ikoniczna. W dzisiejszych czasach jest już marginalizowana, jest bardziej wyznaczana jako taki smaczek, jeżeli ktoś chce odczuć taki stary klimat Stanów Zjednoczonych sprzed dekady. Jeżeli ktoś chce się przenieść w czasie, to wtedy jedzie drogą 66 ze wschodu na zachód, żeby zobaczyć, jak kiedyś USA wyglądało, bo to jest takie oldschoolowe. Dzisiaj droga 66 została zastąpiona linią, tą siecią nowoczesnych autostrad prowadzących ze wschodu na zachód, więc główny ruch, ten ciężar ruchu ulicznego jest przeprowadzany właśnie autostradami. Natomiast sama droga 66 nie była autostradą, bo w tamtych czasach autostrad się nie budowało, tym bardziej na taką skalę. Droga 66 była ze wschodu na zachód. Ona liczyła sobie 4000 km, więc to było nie do pomyślenia w starych Stanach Zjednoczonych stawiać, załóżmy, czteropasmową autostradę, która będzie miała 4000 km. No byłoby to gargantuicznym przedsięwzięciem. Więc to była zwykła taka droga dwupasmowa, oldschoolowa, taka w mniejszej skali, która no, kolizyjnie przechodziła przez wszystkie przeszkody terenowe, zahaczała o wszystkie miejscowości, które tam były na tym dzikim zachodzie, prawda? Zresztą przy drodze 66 powstawały całe miejscowości, powstawały nowe miasta, nowe obszary metropolitarne. No ogólnie spoko, tylko muszę ci zajechać w drogę, mam nadzieję, że nie masz mi za złe. No kurde, słabe to odwiedziny w tym Los Angeles. Niby miasto jest, niby jest duże, no bo to widać, że cały czas miastem jadę, ale co z tego, skoro... No nie widzicie za wiele, nie? No trudno. Zobaczcie, jaki wielki łuk biorę. A i tak naczepa ledwo co się zmieściła na pasie ruchu. No grubo. Grubaśnie. Ale cieszę się, że odkryłem Los Angeles, bo teraz będę mógł z niego zabierać ewentualne przesyłki w przyszłości. A tutaj jest dużo przedsiębiorstw, to jest wielkie miasto. Największe, które obecnie istnieje w tej grze. No większe, mógłby być na przykład większy Nowy Jork, ale zanim Nowy Jork tutaj... Ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek dożyje takich czasów, że w ATS-ie powstanie Nowy Jork. To jest wątpliwe, zobaczymy. Czas pokaże, no co tu wiele mówić. No, tak czy inaczej, jako że w tamtych czasach ludzie dysponowali troszeczkę mniejszymi siłami przerobowymi, no bo wiecie, to jeszcze były czasy koparek parowych, tych czerpakowych, no to nie było tak jak ze współczesnymi autostradami, że przez wszystko się przechodziło bezkolizyjnie, prawda? Dzisiaj jak się buduje autostradę, to nad kanionem się wybuduje potężny most, górę się ominie, załóżmy, tunelem, prawda? Wszystko mamy w dupie, my po prostu prowadzimy to tak, żeby nam pasowało, prawda? Nam pasuje, żeby droga szła tak, to droga idzie tak, a wszystko jesteśmy w stanie pod tą drogę podporządkować. Kiedyś tak nie było. Jak budowali drogę 66, no to wszystko było kolizyjne, tak? A, czyli dojeżdżam do ścisłego centrum LA, teraz będę musiał odbijać w lewo, a następnie w prawo do Oxnard. Dobra. Czekajcie, ludziska, muszę zrobić jedną ważną rzecz. Bo mi słońce świeci po oczach, a tak być nie może. No. No i co? I co tu dalej pierdaczyć? Więc ta droga też była bardzo taka widowiskowa. Przy nabrzeżu szła serpentynami, przez pasma górskie szła serpentynami, wspinała się na te góry, omijała je, więc to było takie bardzo widowiskowe. Pustynią szła na wprost. No i to... Rzeczywiście po dziś dzień uchodzi droga 66 w Stanach Zjednoczonych
za taką drogę ikonę Ameryki i za drogę symbol wolności, symbol takiej przeszłości Stanów Zjednoczonych oraz Droga 66 uchodzi za najpiękniejszą drogę świata. Niektórzy ludzie tak to postrzegają. Po dziś dzień, wydawałoby się, że to jest zwykła droga, po co tam jechać, ale po dziś dzień ludzie przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych nawet z drugiego końca kuli ziemskiej tylko po to, żeby się przejechać drogą 66. Te 4000 km ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód. Na przykład ludzie sobie wypożyczają Harleye i tak cisną przez te pustynie niczym cowboy, niczym taki badass Harleyem ku zachodzącemu słońcu. No musi to być bardzo urokliwe, nie powiem, że nie. Dobra, słuchajcie, tu się trzeba... No to się nie ma szans tutaj zmieścić na moim pasie ruchu, to się tak nie uda. Jest, jest napis World of Trucks, zobaczcie, mamy napis Hollywoodu. To chociaż jedną rzecz zobaczyłem, no to i tak, tak średnio zobaczyłem, bo nosą to tylko sam napis widać. Ale, no ale wyobrażam sobie, że tam piękne wzgórza Hollywoodu się rozpościerają, domki, wille, potężne wzgórza, no i jest pięknie. Tak to sobie wyobrażam. Oczywiście to nie jest napis Hollywood, tylko World of Trucks, no bo to jest inna gra. To wiecie, to jest wszystko symboliczne, no ale jednak symbol napisu jest, prawda? To tak samo jak w Grand Theft Auto San Andreas, nie było napisu Hollywood, tylko był napis... Liverwood chyba? Jakoś tak? Coś takie podobne, ale jednak troszeczkę zmodyfikowane, prawda? Dobra, no to na razie czuję się spełniony, mogę już włączyć taką kamerę, no bo napis Hollywood, zobaczyliśmy, cały czas jest nad nami. Ale kurde smaczek, fajnie, fajnie, no bo jednak jakbym przejechał przez to miasto i nie zobaczył tego napisu, to jakiś taki niesmak by mi został, a tak to zawsze fajnie, że się udało chociaż jego zobaczyć. Fajnie. No i teraz ciśniemy do Oxnard. Ja będę się kierował na pas zewnętrzny, bo wewnętrznym nie dam rady się złamać, więc znowu zajmę oba pasy, tak chamsko i puderyjnie. No bo po prostu... Ja tu teraz muszę skręcić w prawo, a to nie będzie takie łatwe się tam zmieścić. Muszę to zrobić... z odpowiednim dystansem. Jedźcież! Jedźcież! Na litość boską! Dobra, i tutaj budujemy potężny dystans. Całe szczęście trzypasmuwa, nie, czteropasmuwa. O, czteropasmuwa wystarczyła, ale teraz już się zbijamy w mniejszą uliczkę, tak jak lubię. Najchętniej bym się poszedł spać tutaj, no ale... Kurde, która godzina w ogóle? Druga? O, Jesus Christ, no nie, no bullshit totalny, to ja przez nabrzeże będę nocą jechał. No ale muszę, no. Jeżeli teraz pójdę spać, to się spóźnię z tym ładunkiem o niewyobrażalnej ilości czasu, więc no nie mogę inaczej tego zrobić, niestety. Pechowo, pechowo. No bo przede mną jest teraz ocean. No kurde, widzielibyśmy ocean, gdyby nie to, że jest noc. Pechowo, no ale co zrobić? No czasami też tak w życiu bywa. Jeszcze bardziej pechowe jest to, że jak będzie dzień, to będę się musiał położyć spać, bo wtedy Marian Świnia będzie zmęczony. No ale może jakoś to się uda tak skonsolidować, żeby chociaż cząstkami tą trasę zobaczyć, ponapawać sobie nią wzrok. Dobra, w ogóle teraz mogę wyłączyć... Zaraz, to mogę wyłączyć i to mogę wyłączyć. Wjechałem sobie tutaj, prawdę mówiąc niepotrzebnie, bo chyba mam sporo wachy, no właśnie, całkiem sporo. Wykręci się to. Bardzo ruchliwa ulica, no ale to jest przy największym mieście zachodniego wybrzeża, więc się nie dziwię, że jest ruchliwo. Tutaj mieszka strasznie dużo ludzi. Zatankuj! Przy okazji, jak już tak blisko mam stację benzynową, to skorzystam. Grubiaństwem byłoby tego nie zrobić. No. Czy to mi przyhaczy? Jop, to mi przyhaczy. No kurde blaszka, no nie mogę. Zabija mnie ta naczepa, naprawdę. I co mam teraz zrobić z tą naczepą? Nie mam za bardzo koncepcji. Prawdę mówiąc. Jak to tam wygląda? No dobra, na drodze nie ma ruchu, no to mogę sobie tak zrobić, chociaż to takie troszeczkę mało profesjonalne jest. Ale to jest kurde długie, no naczepisko naprawdę takie zrobili po waflu mocny fest. I w ten sposób wyjadę na trasę, troszeczkę apolitycznie, no ale cóż. Co zrobić? No cóż, Janusz, no. Tak czy nie?
Ważne, że wyjechałem. No i ciśniemy dalej. Więc droga 66, taki prawdziwy symbol. Nawet myśmy kiedyś z kumplami taką koncepcję, że na starość to wynajmiemy sobie Harley i przejedziemy się drogą 66 w Stanach Zjednoczonych. Chociaż oczywiście to są takie dziecinne marzenia, bo to jest zbyt drogie, żeby to móc zrealizować. No ale można sobie pomarzyć, prawda? Jakieś marzenia w życiu trzeba mieć. To jest zdecydowanie warte uwagi. O kurde, ale serpentyny. No chciałem mieć serpentyny, to mam. Rzeczywiście, mam. Już mniejszy ruch, no bo wyjechałem poza aglomerację, więc nieźle. Natomiast warto zauważyć, że chociaż droga 66 przechodzi przez samą Arizonę, no to jest to tak potężny twór, że on przechodzi przez cały zbiór stanów, bo tak jak mówiłem, to jest droga, która przechodzi ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. Mówiąc w cudzysłowie, bo to nie dokładnie z wybrzeża na wybrzeże. Wielu ludzi uważa, że droga 66 zaczyna się w Nowym Jorku. Nie jest to do końca prawda. Ona pierwotnie zaczynała się przy Wielkich Jeziorach, czyli ona miała swój początek w przypadku Chicago. W przypadku Chicago. No i co? No i oczywiście przechodziła przez te wszystkie stany. Przez Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nowy Meksyk, Arizonę, Kalifornię, aż do Los Angeles. I na Los Angeles droga 66 się kończyła. I droga 66 to jest właśnie ten twór, przynajmniej z tego co się orientuję, może się mylę, ale chyba się nie mylę, który przechodził samym szczytem zapory Hoovera, dawniej. Teraz też to zostało ominięte wielką autostradą, no bo sami widzieliście, że jak byłem przy zaporze Hoovera, to żeśmy szczytem zapory Hoovera nie jechali, bo tam były znowu serpentyny. Autostrada to pocisnęła prosto, tak? Nie musiała się tam wić pomiędzy jakimiś przeszkodami terenu, no ale było to coś ciekawego. Dobra, słuchajcie, będę zmierzał do tego, żeby się z wami pożegnać, żeby zakończyć ten materiał. Tylko fajnie by było dorwać jakiś taki parking. Strasznie felernie się podziało, strasznie mi zależało na tym, żeby się tym nabrzeżem przejechać, a tutaj widzicie, no kurde, no co z tego, że jest nabrzeże, skoro jest noc, nic nie widać. Niby piękne pejzaże, no ale kto się może tym ponapawać? Ale tak jak mówiłem, no nie jestem w stanie na razie iść spać. Jedyne moje pocieszenie w tym, że niebawem Marian Świnia powinien już do tego dnia dożyć, to znaczy... O kurde, ale serpentyny. Jesus Christ, to już muszę zahaczyć o drugi pas. Mało wypadku nie spowodowałem, prawdę mówiąc. No ale słuchajcie, to są takie serpentyny, że się nie dało. Musiałem zahaczyć o drugi pas, żeby... Bo tu są jeszcze bardzo małe pobocza. Muszę jechać tym pasem, żeby mi naczepa po prostu nie zboczyła z drogi, nie? Tak to będę kosił znaki inaczej, więc... Takie to dosyć wymagające, bym rzekł. Hehehe, ale fajne. Podoba mi się. Dojeżdżam do Oxnard, to jest fajnie. Strasznie się spóźnię z tym ładunkiem, ale to tak jak mówię, ma w dupie. No i dobra, odkryłem sobie kolejne miasto, fajnie. Tutaj gdzieś znajdę, już tam nawet widzę jakiś motel. To sobie zacumujemy tam. I myślę, będzie w pytkę. No. Tak się to prezentuje, nasz dumny ładunek. Chciałem wiedzieć, do czego w ogóle ta naczepa służy, no bo zapory drogowe. Dziwne. Dziwnie to nazwali. Nawet nie wiem, co to w ogóle ma być. U nas się takich rzeczy nie stosuje. Gościu, gdzie ty jedziesz? Ej! Ja mam pierwsze... W sumie ty masz pierwszeństwo, nieważne. To się... Nie było tego, to się wytnie. Ale w sumie pierwszeństwo ma ten, kto pierwszy wyjechał, tak? Ja mam pierwszeństwo, w dupie cię walić. Dobra, słuchajcie. Teraz trzeba wykminić. Tam widzę jakąś stację benzynową chyba. Postaram się tam dojechać. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No i to jest jeden z pierwszych stanów, który się pojawił w tej grze, bo Słoneczna Kalifornia to była na samym początku w tym tytule. Dokąd ja teraz powinienem jechać? Jak to w ogóle wygląda, to Oxnard? A tak wygląda, dobra, to już wiem, przy jakim hotelu zacumuję, tam podjadę. I tam postaram się zacumować, tam jest taki hotelik. Mam nadzieję wygodny, niespleśniały. I tam też z wami się będę żegnał. No. No i cóż, jeżeli miałbym kończyć wątek samej Arizony, no to chyba już najbardziej charakterystycznym miejscem, o którym zasadniczo powinien powiedzieć na samym początku, tak mówiłem, że najbardziej charakterystycznym jest Monument Valley. To jest bardzo charakterystyczne miejsce, ale zapomniałem, że przecież na terenie Arizony jest jeszcze bardziej charakterystyczny obszar, mianowicie Grand Canyon. Bo Wielki Kanion, ja się przez Arizonę przechodzi. Ty, ale ja tu nie mam zjazdu. What? Ale mnie w dupę wyruchali bez mydła, ty. Nie było zjazdu w ogóle.
Can you believe it? Dobra, przystanę na poboczu po prostu. No ale kurde, myślałem, że tu jest zjazd. No to troszeczkę apolitycznie się pożegnam z wami na poboczu, trudno się mówi. Czasem też tak trzeba w życiu szaforaka kombinować. Nic nie poradzę. Włączymy awaryjne. No i musi być jak jest, troszeczkę zawadzam. Cóż, ludziska, mogę rzec? Mogę rzec z pewnością, że mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Przyjemnie mi się grało w ten tytuł. On jest taki idylliczny, taki bajkowy, baśniowy. Taka nirwana. Tak sobie po prostu człowiek sunie po tych ulicach i jest super. Z tego co widzicie, obecnie jestem na terenie Oxnard. Gdybym jechał autostradą, no to nie oszukujmy się, już bym był przy Haron. Co najmniej przy Haron. Ja się strasznie spóźnię z tym ładunkiem. Ale... za to myślę, że jak... tutaj chyba będzie najbardziej widowiskowa trasa i wydaje mi się, mam taką nadzieję, że jak tam dojadę, to będzie dzień, że będę mógł wam pokazać te pejzaże, to będzie coś cudownego. Obecnie jest która godzina, przepraszam bardzo? Trzecia. No to myślę o 4:30, o 5:00, no 4:30, zacznie się już szarówa robić, zacznie wstawać słońce, więc niebawem zacznie się robić jasno i przyjemnie. No i mam nadzieję widowiskowo. Na razie ode mnie to tyle, widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach filmowych na tymże kanale w przyszłości. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. A póki co się z wami żegnam. Hej ludziska, cześć!